24 sierpnia 79 roku naszej ery doszło do jednej z największych tragedii w świecie starożytnym, do erupcji Wezuwiusza. Mieszkańcy Pompeju, ale także innych miejscowości, takich jak Stabia, Herkulanum, Noceria, nie spodziewali się tego, co miało nadejść. Wezuwiusz po bardzo długiej przerwie postanawia wybuchnąć. We wczesnych godzinach popołudniowych dochodzi do lekkiego trzęsienia ziemi, a następnie z Wezuwiusza wydobywa się słup popiołu na wysokość prawie 20 km. Odłamki Wezuwiusza zaczynają spadać nawet w odległości 10 km od samej góry. Erupcja Wezuwiusza jest jedną z najlepiej opisanych erupcji wulkanu w świecie starożytnym. Opisał ją Pliniusz Młodszy w listach do Taceta. Pliniusz Młodszy w czasie erupcji stacjonował 30 km od Pompejów po drugiej stronie Zatoki Neapolitańskiej wraz ze swoim wujem Pliniuszem Starszym. W momencie, kiedy usłyszeli olbrzymi huk, wybiegli przed dom i zobaczyli olbrzymią chmurę popiołu unoszącą się nad Pompejami. Dopiero po chwili zorientowali się, że ów chmura wydobywa się z Wezuwiusza. Pliniusz Starszy jako pierwszy ruszył z misją ratunkową, żeby pomóc ludziom, którzy utknęli na plaży i nie mieli dokąd uciec. Niestety tej podróży nie przeżył. W Pompejach erupcja Wezuwiusza wyglądała jak koniec świata. Całe niebo zostało zasłonięte przez olbrzymią ilość popiołu, który natychmiast zaczął opadać na Pompeje. Gorący popiół rozgrzał dachówki domów do 140 stopni Celsjusza. Wszędzie wybuchały pożary. Jeśli ktoś nie zginął w wyniku walących się budynków, pożarów, mógł się udusić, ponieważ z Wezuwiusza wydobywała się olbrzymia ilość trujących gazów. Niektórzy uciekali od razu, inni postanowili ukryć się w swoich piwnicach. Ktokolwiek został w Pompejach, nie miał najmniejszej szansy. W kolejnej fazie erupcji z Wezuwiusza wydobyła się olbrzymia chmura gorąca. Powietrze z trującymi gazami rozgrzane to prawie 300 stopni Celsjusza. Chmura uderzyła w Pompeje, niszcząc wszystko na swojej drodze. Piwnice, w których pochowali się ludzie, zostały rozgrzane do 100 stopni Celsjusza. Tej fazy nie miał prawa już nikt przeżyć. Pompeje zostają zasypane i zapomniane. Na nowo odkrywamy je dopiero w XVII wieku, a prawdziwe wykopaliska ruszają dopiero w XVIII wieku. Przez ponad wiek Pompeje były rozgrabiane. Co lepsze, zabytki zabierano do prywatnych kolekcji. W XIX wieku dyrektorem Parku Archeologicznego w Pompejach zostaje Giuseppe Fiorelli, archeolog, który jako pierwszy wpada na pomysł tworzenia odlewów ciał ludzkich. Osoba, która zmarła w wyniku erupcji Wezuwiusza, czy na przykład upadła na ulicę Pompejów, natychmiast została zasypana gorącym popiołem. Gorący popiół utworzył wzdłuż ciała skorupę, która idealnie oddawała wygląd ciała, jego ułożenie, a także zagięcia na tkaninach. Archeolodzy natrafiali w Pompejach na bardzo dużą ilość pustych przestrzeni wypełnionych kośćmi. Giuseppe Fiorelli jako pierwszy wlewa tam gips i otrzymujemy idealny odlew ciała ludzkiego, pokazujący ostatnią pozycję osoby zmarłej.